Halo, halo, witamy serdecznie, proszę Państwa, hallo Wimbledon, witają się z Państwem Apolonii Szkot i Marek Rudziński, proszę Państwa, Harachów Czertak, czyli no symboliczna skocznia, jeżeli chodzi o Puchar Mediamondu, to właśnie tutaj w marcu roku ubiegłego odbyła się pierwsza transmisja, którą mieliśmy okazję tutaj przed dzisiejszą transmisją obejrzeć, przed rokiem. Kto tutaj wygrywał? Popatrzmy, mamy tutaj, o tutaj, możesz sobie wcisnąć Czertak. Tak, proszę Państwa, przed rokiem tutaj na Czertaku triumfował w pierwszym kursie Noriaki Kasai, w drugim Lasse Ka, a w drugim Riku Pikantalainen. Ogólnie to był taki zdominowany konkurs przez Finów i Japończyka. Na podium stawali Antalainen, Kalissen, Butansu oraz Kasai. Wcześniej, bo tutaj skakanie na Czertaku rozpoczęło się podczas czwartego Pucharu Mediamondu. Wtedy wygrał również Finn jako Kim Chasenen. No ale drugiego dnia, no to była jedyna taka sytuacja w historii Pucharu Mediamondu, 27 stycznia 2013, proszę sobie zapamiętać, trzech Austriaków. Rummenigge, Carlsberg i Vogt. Trzy pierwsze miejsca, no i takiej sytuacji. No dzisiaj na pewno nie będziemy mieć, bo dzisiaj, proszę Państwa, konkurs drużynowy, czyli no... Ciekawa rywalizacja, no już dwa konkursy tych drużynówek są za nami, proszę Państwa. Do tej pory pierwszy konkurs w Lahti na inaugurację tego sezonu wygrała Dania, a podczas zawodów w Willach wygrała Austria. Dzisiaj pierwszy konkurs na Mamucie. Apoloniusz, pytanie do Ciebie, jak myślisz? Chyba Norwegia wygrała. No tak jak powiedziałem. Austria. To Norwegia. Jak myślisz, co tutaj na konkursach? No na Mamucie. Czy również Dania, czy tutaj może no, ktoś... No nie wiem. No, w sumie to Mamut. Wszystko może być mi dzisiaj możliwe. No właśnie. Może Słowenia? Może Słowenia. No Słoweńcy pechowo, Villa, pamiętasz? Gdyby nie upadek... Oni też świetnie wtedy skakali na tej małej skoczni. Tak, znakomicie. No, ale zapewne, no, pamiętajmy, najlepsi lotnicy to w tym momencie Antalainen i Stalinsberg, chociaż Vogt też dobrze skacze na Mamutach. No i... Słoweńcy przede wszystkim. Polacy, no dwa słowa o Polakach, proszę Państwa, bo Polacy, jak wiemy, powiedz coś o Polakach. Zaraz zobaczymy, jak Polacy spisywali się w tych konkursach drużynowych. Gdzie ta Polska jest? Jest Polska. Polska w składzie Wojtek Becker, Mikołaj Jarosław, Sławomir Kasyskowski i Janusz Wietrzybalkon bez Adama Bykmaszera. To jest chyba największy minus i takie zaskoczenie ale dla kto nas. Kto to wiedział przed sezonem? Polacy. Dwa razy szóste miejsce, ale skoki poza Januszem Wietrzybalkonem pozostałych zawodników, no nie najlepsze. Miejsca indywidualnie pod koniec drugiej dziesiątki, trzeciej dziesiątki nawet. Właśnie, Janusz Wietrzybalko tutaj trzymał poziom, no ale proszę Państwa, problem jest tego typu, że jak wiemy, Polacy, zwłaszcza Wojtek Becker, jego forma, no będziemy drżeć przy jego skokach, powiedzmy sobie szczerze, miejmy nadzieję jednak, że Wojtek się zmobilizuje, no bo w drużynie, no nie wypada robić jakichś świństw. Dobra, proszę Państwa. A więc będziemy rozpoczynać rywalizację. Jamajka, Jul Brenner, Alex Ankelwindow, George Fackle i Senior. Czwórka sympatycznych Jamajczyków. Tak, to taki miły przerywnik. Tak, oni sobie ładnie nam rozpoczynają te zawody. Zaraz Mamut. No i widzimy, no te warunki nie są najpiękniejsze dzisiaj. Jest Jul Brenner. No to dziwne, że pada śnieg w ogóle. Bo... Ale pogoda. Dostał, no. Boję się, żeby chociaż mu się nic nie stało. Jul Brenner rozpoczyna. A, czy tutaj padnie rekord Jamajki? Nie padnie. Ojojoj. Jeszcze telemarkiem wylądował, no. 100 metrów. Wiemy, że te skoki, bo oni już brali udział w drużynówce podczas rywalizacji... Gdzie to była ta rywalizacja? Planicy. Podczas, no, zawodów Mediamont Last Minute, no ale tam wiemy, że te zawody i rekordy, skoki, jakie oddawali zawodnicy, nie wliczają się do tego, no tych indywidualnych osiągnięć, czyli to nie był rekord Jamajki. Teraz Jul Brenner. Zobaczmy. Czy będzie znowu dziwna pozycja? No tak, teraz nawet jako tako to wygląda. Ojej. No już był ten moment, zobacz, już ja się bałem, że... O Jezusie. No ale wybrnął z tego. Nawet ładnie wylądował, może się uczą tam. Gratulacje. Skacząc z tych bloków Kingston.
proszę stać na wartę. Stali. No. Jak no tak, mają. To tak. No. Ten pan, który zasłynął z pierwszego konkursu, tak. Przede wszystkim. Dokładnie tak, gdzie tam upadł w bardzo dziwny sposób, jak tak to tak. Oj, to może być krócej od Jamajczyka! No nie, nie, jest dalej, ale... Odległość 103,5 metra, ale skok fatalny. No i myślę, że Kazachowie i Jamajczycy już chyba mogą zapomnieć o... To raczej było do przewidzenia. No, raczej tak, aczkolwiek... No, zawsze takie nadzieje są. Johan de Chesterfield. Holandia. No czekamy, proszę Państwa, na jaki pierwszy skok. Będziemy tak te bariery przekraczać. 125 metrów, no, może na początek. Przeskoczy dalej. Wiatr jest dobry, taki nie za mocny, pod narty. No i Chesterfield. No! 150? Chyba nie. 135. No to jeszcze tego lotem nazwać nie można. To trochę przypomina te zawody w Kulm. Już te ostatnie. Tak. Pracy. Bardzo duże problemy będą z konkursem. Ja nie sądzę. Ja też nie sądzę. Okropny jatek tutaj. Totalne prędkości na 96 km. No to jeżeli chodzi o prędkości, ty znasz się na prędkościach. 96,8, jaka to jest taka prędkość? Co, taka, myślę, że standardowa. Standardowa. No to Damir Eyberg, pan punkt K. No, no tutaj raczej będzie ciężko. Może być ciężko. Osiągnąć. Ale jakby teraz tak walnął Turką pod punkt K, no to... Chociaż już tak mieliśmy jakiś konkurs, że Turcy bardzo wysoko byli, no ale teraz będzie daleko. Patrz, no i wyciągnął! 165. 168. No to już, to widzisz. No to brawo, dobry skok. To już można było nazwać lotem. To już można było nazwać lotem. Trochę dłużej szybową. Tak. Zaraz zobaczymy z tego ujęcia tego. No i spóźnił trochę, wiecie, no. Trochę mało agresji w wykonaniu Demira Eyberga. No ale już potrafił też z tego wyciągnąć. Dobry, naprawdę dobry skok. No ja myślę, że z tym skokiem może się Turcja liczyć. W ósemce po pierwszej serii może być. Może być jak najbardziej. No ja jeszcze pytanie mam. No chyba jakość jest dobra. Prosiłbym tutaj o to, jak to wygląda. Bo już ja widzę potem po tym, jak wrzucamy te zawody na nasz profil na YouTube, to widać ewidentnie różnicę w tej jakości. Miejmy nadzieję, że dzisiaj jest jeszcze lepiej. No już póki trochę mocniej. Wyżej nie damy rady. Bożydar Cal! Pamiętasz, ten Bożydar Cal skakał świetnie w Garmisch-Partenkirchen, no ale teraz jest trochę gorzej. Długa przerwa od zawodów. No i skok średni. No Szwajcarzy raczej... Będzie ciężko. Tutaj z ósemką może być problem. Szwajcaria jeszcze ani razu nie była w drugiej serii. 10. i 9. miejsce. Było 10, 9, to teraz 8, no ale... No i raczej z takimi skokami będzie chyba ciężko. 143,5, Bożydar Cal. No ale tutaj wiesz, też spójrzmy na chwileczkę na ogólną klasyfikację, jak to wygląda. W ogólnej klasyfikacji, proszę Państwa, to wygląda w następny sposób. Następujący sposób. 2132 Dania, 2128 Norwegia, 2117,3 Finlandia. Wszyscy no, bardzo blisko, jeszcze Austriacy. No Słoweńcy też są blisko. 2050 punktów. A dzisiaj Mamut? To można odrobić? To spokojnie można odrobić. Nawet Polacy te 120 kilka punktów też no, mogą odrobić. Mogą, to jest ale... teoretycznie możliwe. Jest ale... to teoretycznie możliwe. Damian Berge! Oj, Damian Berge. Dawno nie widziany zawodnik. A wczoraj widziałem go z piwem, wiesz? Tak? Tak, Damian Berge. Walczy odległość, walczy! Aj, no, mógł ale... jeszcze troszeczkę pociągnąć ten skok, moim zdaniem. 146. No, to wysokie dostał. Dwie dwudziestki. To chyba dla żartów oceniony został Damian Berge. 146 metrów, no to... No co kto lubi, no. No co kto lubi, zaraz zobaczymy, za co tak oceniony wysoki był Damian Berge. A gdzie ty widziałeś tego Damiana? Na meczu piłkarskim. Piwo spożywał? Tak, w meczu wszedł również Damian Berge. No to, czy dałbyś dwudziestkę? Może za te choralki takie ładne, to wydaje się do reklamy. No tak elegancki. Francuzi są znani z tego, że skaczą elegancko, ale... Ale i Roka zrobił na koniec. Ale czy na dwudziestkę przy tej ładnie odległości? No, ale... no ja rozumiem, żeby to było no, 190 metrów na przykład. No to tak, no to no, może i bym się zgodził, ale... Rekord skoczni, proszę Państwa, tutaj należy do Filipa Wokta. 7,93. To nie jest tak dużo. To jest wynik, to który jest... można pobić, spokojnie. Ale nie wiem, czy w tych warunkach.
Dżingis Musashimaru, póki co prowadzą Turcy. Czy Dżingis coś zmieni? Nie sądzę. Bo Japończycy są w słabej formie. No i będą za Turkami. Za Turkami, wyciągnął co mógł, 161,5. To już jest skok na takiej granicy przyzwoitości. No ale my czekamy na loty 200-metrowe. Japończycy raz nie weszli do pierwszej, do drugiej serii w konkursie drużynowym. I już załatwili sobie sprawę. Tak. Już się nie liczą w klasyfikacji generalnej. Dokładnie tak. Proszę Państwa, tutaj teraz Niemcy, no Niemcy zawodzą totalnie, ale ich skład naprawdę nie powala. Reltech, Renzif, Kaster, Szwed. To nie jest skład, z jakim Niemcy mogą tutaj dzisiaj odnosić jakieś sukcesy. Ale zobaczmy, Felix Reltech. Widać jakiś ten kryzys w tej niemieckiej federacji Mediamondu. Nie mają młodych zawodników, a jak mają, to nie są to zawodnicy pokroju Hanawalda. O, Schmidta. Schmidta. Więc no, ciężko im będzie tutaj zwojować Puchar Mediamondu. To też wysokie noty dostał. No. Chyba sędziowie lubią po prostu choralki, mi się wydaje. Może lubią. No. Co piszą nasi koledzy na czacie? Patrzymy. Jajca, jak Japonianie wyprzedzi Turcji. Turcja prowadzi po 6 skokach. Proszę Państwa, Turcy po 8 skokach na prowadzeniu. No i co? I będą. Ale teraz Polska! Wojtek Becker! Wojtek Becker. Przed sezonem wydawało się, że to taka mocna siła. Mocna siła na początek. Boję się tego skoku, nie wiem jak ty, ale ja myślę, że tu może być różnie w tej próbie. A tu liczę na jakiś taki porządny skok. Ile myślisz, może skoczyć? 170, 175 metrów. Tego bym sobie życzył i Wojtkowi. Jesteś optymistą, Wojtek Becker! O Jezus! O Jezus! Oj, Jezus! 137 metrów. No to pozamiatane może być. Oj! Oj, 137. Co my mamy o tym skoku opowiedzieć? Popatrzmy może. Popatrzmy, nic nie mówmy. Nie psujmy sobie humoru. O Boże, spóźnił po raz kolejny skok Wojtek Becker. No dobrze, że on jeszcze tam parę metrów dał radę wyciągnąć, bo tutaj można było skok przeprowadzić na poziomie Jamajczyków. Powiem ci, że skok na progu Jamajczyka wyglądał lepiej. O jest. Dobrze, że nie stylowo upadł. Stylowo też fatalnie. Fatalnie. Musi przynajmniej postarać z tym telemarkiem. No to jaki on dostał? Po 17, 17,5. Po 17,5 to są jego noty. Szósta lokata i Polacy, proszę Państwa, w tym momencie są przed Holandią, Kazachstanem i Jamajką. Dobrze, że chociaż tyle. Zobaczmy, za jakimi potęgami narciarskimi jesteśmy. Za Szwajcarią, Francją, Japonią, Niemcami. I przede wszystkim Turcją, która cały czas prowadzi. No jak myślisz, ósemka będzie dla Polski dzisiaj? No to nam naprawdę pozostali zawodnicy się muszą mocno postarać teraz. Mamy 114,9. Szkoda, że tego Adasia naszego nie ma. Adam Bykmaszer. W składzie na podsznówkę. Szkoda, wielka szkoda. No, i Bostian teraz... Zaniczny, no. Moi faworyci. No. No i zobaczymy, Bostian Plonicz, tutaj to już jest inny poziom troszeczkę. Ale też bez rewelacji to będzie skok. Chyba najdłuższy. Oj, zdecydowanie dobry skok. Najdłuższa próba, Bostian Plonicz, 188,5. No, w końcu normalny lot. Normalny lot, ale myślałem, że Plonicz wyciągnie dalej, no ale powiedzmy sobie szczerze, warunki dzisiaj do latania to ciężko. Najlepsze nie są. Najlepsze przede wszystkim te tory najazdowe są zasypywane przez ten śnieg. Otóż to właśnie. A oto Bostian Plonicz, jakieś nowatorskie ujęcia tutaj nam stosują Czesi. No to dziwne, że w Czechach jakieś takie nowatorskie ujęcia mamy. Może wynajęli jakieś tych ludzi z Japonii. Skoro Japonii nie skaczą, nie będą dalej skakać, to może chociaż techniki stosują. No Plonicz, niezły skok. Trochę to lądowanie takie na zdrowaś Mario, przysłowiowe. Tak zwany metal pies. Proszę Państwa, o, Włoch nawet 17,5, no zaszalał. Zaszalał, proszę Państwa. Słoweńcy zdecydowanie prowadzą, Polacy już chyba mogą zapomnieć, żeby Słoweńców wyprzedzić. Adolf Stalinsberg! No! A Planiczny był według tych statystyk najsłabszym Słoweńcem jak do tej pory w konkursach drużynowych. Nawet słabszym niż Akaronder, no to... No to ciekawe, ale teraz Stalinsberg! Sam powiedział, że to nie jest mamut, jego ulubiony mamut, no ale...
Zobaczymy, Stalinsberg. Specyficzny mamut na pewno, z takim długim najazdem i krótkim progiem. Leci się tu wysoko, ale odległości są takie. No i nierewelacyjny skok Stalinsberga, aczkolwiek 196. 196, no to powiedzmy sobie szczerze. Wojtek Becker na pewno by chciał tyle skoczyć. Wojtek Becker może tyle w Bursonę skoczyć, jak na okazję. No, można tu skoczyć na pewno dalej, ale 200 czy dzisiaj... jest możliwe. Ale dobry skok Stalinsberga, no jednak udowodnił, że lotnikiem na pewno jest. Pod 200 metrów. No zobaczmy, no ale no nie jest to, tak jak mówię, odległość... rewelacyjna, no po prostu te warunki dzisiaj swoje robią. Jest pierwsze miejsce. O jest. Duszno w tej kabinie komentatorskiej. Duszno w kabinie, nam się zrobił jakiś zamiar, wiatr chyba. No i proszę Państwa, teraz będzie skakał Tuomas Jessonen. Nie liczymy ale tutaj na ten skok 200-metrowy. Dobrze coś skoczył, jakoś ostatnimi czasy. Zobaczymy, jest. Można wszystko zobaczyć, jak on się spisywał. Ale Jessonen to nie będzie skok na prowadzenie. Nie, chyba ale... nawet trójki nie będzie. Jest trzeci. 81,5, trzecie miejsce. Ale powiem ci szczerze, naprawdę te wody spowiadają się ciekawie. Bardzo ciekawie. Loty 15, na... 14 miejsce. Indywidualnie w konkursach drużynowych nie najgorzej w połowie. Powiem ci tak, najciekawsze zdecydowanie są drużynówki na mamutach, no bo tutaj te różnice mogą być takie duże, ale mogą być szybko niwelowane. Ciekawa sprawa, Norwegowie, Andreas Bernal. No, pierwsza trójka nie jest zaskoczeniem, ale czwarte miejsce. Więc proszę, tam już najlepszy skakał. No i Bernal. Teraz najsłabszy z Norwegów. Jak on im teraz skoczy daleko, no to Norwegowie będą na dobrej pozycji. Zwycięzca ostatniego konkursu drużynowego, no, no i będzie... nie będzie daleko. Słabo! Krócej od Turka. 161! Oj, tutaj może być naprawdę ciekawie, proszę Państwa. 161 Andreas Bernal, 148,2 to jest jego nota. No to powiem Tobie szczerze, że... może być różnie, może być różnie. Przegrywają z Japonią, z Niemcami. Nie mówię już, że wygrywają z Polską prawie każdy wygrywa. 137 metrów, ależ to wygląda. Tam jest skok Beckera, teraz Kosyskowski, Mikołaj. Oj, boję się, powiem szczerze, boję się troszeczkę, że możemy nie być w drugiej serii. Fenix Tarotsen. Duńczycy jakimiś mocarzami na mamutach nie są, więc tutaj może być różnie. Ruszył Tarotsen. No ale jak się jest w formie, to raczej nie, oczywiście, że tak. Skocznia tutaj nie robi żadnego problemu. Och, wysoko, wysoko wyszedł z progu Tarotsen. Świetny skok będzie, fantastycznie! Coś niesamowitego! No i prowadzą! 199! No jeżeli Tarotsen skacze dalej niż Adolf Stalinsberg, no to naprawdę oznacza, że Duńczycy są w formie po prostu nieprawdopodobnie wysokiej. I raz jeszcze zobaczymy Fenix Tarotsen. Ładnie na progu. Świetny skok. Czekamy na próby 200-metrowe, no ale... jeszcze pewnie trochę na to możemy poczekać, o ile w ogóle, no bo będzie, myślisz, będzie 200 metrów? Myślę, że tak, już tutaj Tarotsen. Tylko jednego metra mu zabrakło. Zobacz. W tym skoku do 200 metrów. No myślałem, że Duńczycy nie dadzą rady przebić Stalinsberga, a jednak. Pan też no mówił Stalinsberg, to nie jest jego ulubiony mamut. No więc proszę Państwa, pierwsza część skoczków za nami. Dania prowadzi 199. Za nimi Stalinsberg i Austriacy 196, Słowenia 182, Finlandia 163. No to tutaj ta przewaga taka się już robi. No ale to jest, proszę Państwa, pierwszy skok, proszę Państwa. Jamajczycy, Alex Uncle Window, rozpoczynać będzie drugą serię. Jamajczycy oczywiście są na miejscu ostatnim. I ruszył Alex Uncle Window. Tak, żeby inaczej. No może on. Oby ustał, to najważniejsze. O, lepiej z progu niż Wojtek Becker na pewno. Czy będzie dalej od kolegi? Chyba tak. Chyba tak. 115. No to zupełnie przyzwoity skok, to jest no rekord Jamajki. Bo tamte, jak mówiłem, nie liczą się. Mamy nowy rekord Jamajki, 115. No, może będzie poprawiany. Może będzie, może senior.
No tak, mają dwie próby raczej. No jeszcze, więcej nie będzie. Jamajczycy w tym momencie na piątym miejscu. Na piątym miejscu za Finlandią, Słowenią, Austrią i Danią. Więc oni skoczyli w jednym skoku, uzyskali wyższą notę niż Jamajczycy w dwóch. Ale zobacz, tutaj George Fackel jeszcze kogoś wyprzedził. Nie, przepraszam, Aleksander Kewin do kogoś wyprzedził. Tak. Jak taka, to taka, no faktycznie. Petr Nytla. No to jest taki typowy skoczek, który po prostu zaraz skoczy. Nie sądzę, żeby czymś nas zaskoczył. Chociaż... jakieś 120 metrów może będzie? O nie. No chwila, 130... 134,5, no. To nawet przyzwoita odległość. 181. To jest nieoficjalny rekord Jamajki. Tak jest, Bartosz Walasek ma rację. Kazachstan Finów wyprzedził. Ale przegrywają o 1/10 ze Słowenią i trochę więcej z Austrią i Danią. Islam Abdal Rahman. To już takie nazwisko trochę. Nie, na, znaczy na czasie nawet czasie, można na czasie, tak. Nielubiany, ale na czasie. Dokładnie tak. No zobaczymy. Islam Abdal Rahman. To ten, który Holendrom tak sprawę załatwiał, no ale teraz. No. Ile tam było? 140. 130. Ja myślałem, że troszeczkę dalej skoczył tutaj Islam Abdal Rahman, no tylko 17,5. No, i 17. Holendrzy nie są wybitnymi lotnikami. Gdzie tam mamuta postawić? To fakt, między tulipanami, ale powiem ci szczerze, zobacz, on skoczył tylko 4 metry bliżej niż Wojtek Becker. Zobaczymy, czy on tam może notami jeszcze z nim wygrał. Nie ma się z czego cieszyć. No nie ma, Holendrzy 106, no nie, no jednak 106, Wojtek miał tutaj notę trochę wyższą. Gdzie ta Polska? No ostatni jest 16,9. Ojejku. Nie jest dobrze, proszę państwa. Faik Yüksel. No i Turcy, to ważny skok. Piąte miejsce po pierwszej grupie. A pamiętasz, oni też w Villach walczyli o awans, ostatecznie się nie udało. No ale jak ja bym chciał, żeby oni się zakwalifikowali. Może nie bardziej niż Polska, ale... Dawaj, Faik Yüksel. Ciągnij! Mocniej! Wysoko! Dobrze wygląda. Dawaj, Faik Yüksel, dawaj! Podobnie! Dawaj, dobrze! Dobry skok! Iceberg miał 168, 147,5. Troszeczkę. To jest 21 metrów krócej od kolegi swojego. No, ale widziałeś, jak on walczył? To mu trzeba przyznać, że walczył nieprawdopodobnie, Faik Yüksel. Zobaczymy, co tu na progu nabroił. To nie było tak wyższe, przecież w tym momencie niewiele było widać. W powietrzu. Troszeczkę tak rozpaczliwie to wygląda. No, ale walczył o te metry, tylko tak trochę nieudolnie. Ojej. Jak to zaraz? Turcy chyba spadną, wydaje mi się. Tutaj. No ale no, to lepsze niż Wojtek Becker. No i dużo lepiej niż Wojtek Becker. Chcielibyśmy, żeby Wojtek Becker. 10,5 metra dalej od Polaka, no. Per Winterfresh. Szwajcaria. Szwajcarzy daleko, dopiero 10 miejsce. Ale mocno przed nami. No nie takie mocno w sumie. Ale... punktowo. No Szwajcarzy mają swojego asa Frigorifico. Tak, to on swoje to będzie robił, no Per Winterfresh teraz skacze sobiutko, 159,5. Chociaż znacznie dalej niż Turek. Samet Karta. No tak, Samet Karta. 147,5, 11 miejsce. Damir Iceberg, piąty wynik jak na razie. Wiesz, czego żałuję? Szkoda, że nie ma Koreańczyków i Hinken Gri. No tutaj ciekawe, jak on będzie. Ale jeden Hinken Gri raczej by tutaj. Nie. Niczego nie zwojało. Chyba, że mu tam troszeczkę pomógł Siu Choi. Błoniaki. Błoniaki, tak. Kozajamach Mavia Mahir. No. Bardzo, takie dźwięczne nazwisko, podoba mi się. Tak. Zwłaszcza teraz we Francji, bo się ostatnio wydarzył. No i dobrze to wygląda. Dobrze leci Francuz. No proszę bardzo! Ile było? 169! 287,1 i wyprzedzają Turków! No to tutaj dwa bratnie narody obok siebie. Dwa kraje muzułmańskie, czyli Francja i Turcja prowadzą w tym momencie. Trzeci kraj muzułmański, Holandia jest na miejscu trzecim, czyli kraje muzułmańskie rządzą Pucharze Mediamondu, ale niedługo będzie kolejny kraj muzułmański. Niemcy, no właśnie. No, dobry skok Francuza. Francuz 287,1. Napoleon byłby dumny,
Albo Szwajcaria się wplątała, a Szwajcaria to nie, 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 nie. Tam nie. Proszę państwa, Japonia to też nie jest kraj muzułmański? Właściwie jaki to jest kraj? Buddystyczny czy nie? To Shintoizm chyba, taki jakiś taki tam jest religia, nie? Wie, co oni tam czy... To jest kasaizm. O tak, kasaizm. Kasaizm. Ha, gej! No! Ha! Gej! No. Rzadko go widzimy, ale lubimy na niego patrzeć. O, to może być dobry skok Japończyka. Ale nie. Dobry skok? Tak, dobrze to wyglądało dobrze na progu. Dobrze wyglądało pojście z progu, a skoczył 141 metrów, czyli... I tak dalej od Wojtka Beckera. Zaraz będzie na Sławek Krasyskowski, więc... Możemy już zaraz wiedzieć, o co chodzi. No zobacz, ładnie to wyglądało na progu. Myślałem, że to będzie skok w granicach 180 metrów nawet, ale... się przeliczyłem. O 40 metrów. Troszeczkę. Aj, 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 aj. Oj, no to powiem ci, też wyglądało trochę wyglądał w powietrzu jak Juho Kutanen. Tak. A Juho nie będzie dzisiaj, więc no nie. Szkoda. Czyli co, Japończycy chyba tutaj znowu nie wejdą do drugiej serii. No na to się nie zanosi jak na razie. Karata Kobekowi jeszcze. Turcy przed nimi wyraźnie. Teraz Josef Renzi. No, ten zawodnik akurat nie za bardzo wyznaje ten islam. On troszeczkę jest przeciwny islamowi. No i zobaczymy jak skoczy ten już doświadczony, bo mocno doświadczony Niemiec. No, ale śniziutko leciał. Ale ładnie wyciągnął. 176. Dobry skok, proszę bardzo. No musiał tam jakiś podmuch złapać, bo tak nisko leciał. Ładnie, ładnie, zaraz to zobaczymy. Bardzo dobry skok. No i Niemcy. Na razie prezentują się bardzo dobrze, czyli najsłabsi skoczkowie. A Kastel i Szpet to jednak jakaś tam renoma. Zobacz, jak niziutko leciał Renzif. Ależ nisko lecił, ależ ładnie ciągnął ten skok. Jedziemy, wie jak no i 176 metrów. I jakie noty? 19, noty wysokie. 19,5 Renzif. Jak nijaki. Shintoistyczny. No, mówiłem. Czyli trochę się znam. Niemcy pierwsze miejsce, 317,6. Duża przewaga, to jest, powiem ci szczerze, trochę zaskoczenie, że Niemcy tak no dobrze teraz, spisują. Teraz ojej, będzie Jezus, nasze być albo nie być w drugiej serii. Obawiam się, że to może być nie być albo jeszcze bardziej nie być. Obym się tylko mylił, proszę państwa. Jest Sławek Krasyskowski. Sławek. Ruszył, no. Zobaczmy. Jej, no leć Sławek jak najdalej możesz. No nie jest to dobry skok. 163. No nie jest tragiczny, powiem ci szczerze. 264 metry. Punkty. 163, przepraszam. 264 punkty. Oj, żeby tyle skoczył za to. No. Proszę, ja ciebie by było pozamiatane już. No, Polska na miejscu szóstym. Jesteśmy wyraźnie przed Holandią, Kazachstanem i Jamajką. Ale już jesteśmy bliżej Szwajcarii. 4,1 odrobiliśmy raptem 4,5 metra. No. Czy uda nam się awansować? Trójka nam uciekła. Trójka nam uciekła. Szczególnie Turcja. Szczególnie Turcja, ale tam jeszcze jest tak Denis Elbin. No i Stacjonar jeszcze nie jest takim tragicznym zawodnikiem. Zobaczymy, proszę państwa. No Sławek nie spisał się słabo, tak można powiedzieć. To jest taki... Ach, teraz tak, że ale trochę być albo nie być też Słoweńców. No tak, jaka Ronder. I zobaczymy, co on tutaj nam pokaże. Ponoć ostatnio w dobrej formie jaka. Zobaczymy. No, świetnie z progu, fantastycznie. I jak daleko poleci Słoweniec? Proszę ależ bardzo. Dobry skok! 194,5. Zadowolony trener kadry słoweńskiej, słusznie. A wiesz, kto jest trenerem? Primož Peterka. No, taki trener, który wiem, że kiedyś miał problemy z narkotykami, ale... No, to już mu się zmieniło. I zobaczmy, jaka Ronder. Ciekawe ujęcie. Ładnie tutaj sobie radził z tym czertakiem. I skoczył daleko. No brawo, 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 brawo. W ten sposób Słoweńcy, no... 367,6. O, to tak zwane papa już Słoweńcom. Możemy pomachać. Tak, to już my możemy pomachać. Tracimy raptem tylko 103,6, więc spokojnie. Co to jest? Został Hartmann i Debilak.
Bastian Szoriara, ważny skok dla Austriaków. Drugie miejsce. Szoriara ostatnio w niezłej formie. Zobaczymy, w jakiej formie będzie na Mamucie, bo to jest inne skakanie. Ale chyba też w dobrej. No bo to będzie w granicach punktu K. Albo i dalej. Dobrze. No i chyba będą doprowadzić. Tak jest. 90,5. No ale już takie skoki to się przyjemnie ogląda. Znaczy nie ma tych wiele osób, gdzie się kończy w takie. No taka pogoda trochę nie sprzyja. No zdecydowanie. To ujęcie się skupiło. O, to takie ładne ujęcie. No. Austria 371,3. Czyli ile tutaj jest przewagi? Parę punktów. Tak, to jest jeden skok. To jest jeden skok. Proszę Państwa, Finlandia, Jukko Sandokansa. No tutaj już troszeczkę uciekają te najlepsze kraje. Słowenia, Austria, Niemcy na miejscu czwartym, Francja, Turcja. Zostało nam jeszcze tutaj nacji, proszę Państwa, do skakania. Zamieszanie. Finlandia, Norwegia i Dania. Trzy kraje, czyli Turcja, zobacz, dalej w ósemce się utrzymuje. Na Finowie dwa razy na podium w konkursach drużynowych, jak dotychczas. Są konkretni lotnicy, chociaż brakuje kimś Asenena. Kalissena, czyli mocno ucierpiała ta kadra pod względem lotniczym. No i Jukko Sandokansa, no to będzie krótko. Będzie za krótko, zdecydowanie. No, nie. 175,5 Finowie dzisiaj. Ten zawodnik był najsłabszy w drużynie jak do tej pory. To nam dziwi, on mnie dziwi oczywiście, ale zobacz, strata do... No 2-2, krótkie skoki, dwa słabe skoki, to może być za mało na podium w dzisiejszym konkursie. Ta kadra fińska nie robi wrażenia. O ile jeszcze na skoczniach normalnych, no to Antalainen wiadomo. On i na mamutach jest świetny, więc tutaj nie zdziwię się, będzie najlepszy dzisiaj. Butansu na mamutach rewelacyjny nie jest, bo on też nie potrafił utrzymać. Na podium tutaj stawał. Stawał, no tak, on tutaj stawał na podium, czekaj, zobaczmy. Tak, przed rokiem był trzeci, więc Antalainen, Butansu mogą zrobić robotę, ale by tu jeszcze dorzucić Kalissena i Kimsa Senena. Oj. Mocna paka, to jak to mówi młodzież. Oj, mocna paka, tak. A teraz Yvind Branner Hedberg off. Ten najbardziej poszkodowany w kadrze norweskiej. No zobaczymy, silny jest. Dynamicznie, bardzo dynamicznie spadł troszeczkę. Nisko, tak jak Renciw, ale dobry skok, ponad punkt K. 188,5, tyle samo co Planiczny. Też niziutko leciał. Niziutko, co on tam namodził? Dlaczego on tak nisko leciał? Troszeczkę przypominał tak techniką lotu. Tommy Ingebrigtsena też nisko, bardzo nisko skakał ten zawodnik, ale latał fantastycznie. No ponoć, że Ingebrigtsen właśnie tam troszeczkę pomaga. Pomaga, tak, właśnie w przypadku doradza, że nie jest trenerem, ale jest takim doradcą, jeżeli chodzi o skoki na mutach. No i to u Bradery Medergowa widać. Najlepszego z możliwych doradców sobie wybrali. Oj tak. Trener Espen Bredesen, ale tutaj chyba Irok doradzał. No. Proszę Państwa, więc jest trzecia lokata, Norwegowie. No, a propos Iroka. A propos Iroka, to teraz on. No, nie jest to wybitny lotnik, na pewno. No, ale wiemy, że on może zrobić wszystko. Tak, to jest człowiek. To może być i 100 metrów, i może być i 210 metrów. Oczywiście, że tak. Irok, Demotantor, Kormora. O, świetnie z progu. No, nie będzie rewelacji teraz. Też nisko, bardzo nisko leci słabo! Irok, ale krótko, tylko 177 metrów. No proszę. No i zawalił Duńczykom. No właśnie, cały Irok. No to Ika. To my. powiem ci tak. To jest skok nie w stylu Iroka, bo ja się u Iroka przyzwyczaiłem bardziej, że jest albo źle, albo bardzo dobrze, a teraz jest tak nijak. Nie był to słaby skok. Oj, spóźnił wyraźnie. Spóźnił. No i to chyba zaważyło, widzimy. No tutaj... Tutaj też jakiś błąd popełnił, bo za nisko troszeczkę te narty ułożył. I troszeczkę zbyt pasywnym, przeciwko, no właśnie, jest dziwne, że Irok i pasywność. No to właśnie. Tak nie pasuje. Zawsze skakał agresywnie. Bardzo agresywnie. Trzecie miejsce Dania. No, może został bardzo trochę utemperowany przez trenera. Może tak być. Może tak być. Trenerem kadry duńskiej, wiesz, to jest ojciec tych trzech braci, Matt. Egon Matt. Inne imię. Ale może. A Gun Colsena oglądałeś. Tam też był Egon. No i proszę Państwa, rozpoczynamy trzecią serię skoczków. George Fackel będzie rozpoczynał. No to co, było 100, 115, to teraz 130. Nie, to teraz 200. To 200. 200, a niech mają. Niech skoczy. No i co? I najdalej będzie?
czy nie? No, no, ale tak nawet spokojnie wyglądało to. 126, no prawie te 130, co tak, tak mniej więcej co 12-15 metrów tak. Się poprawiają. No ja ci powiem, że tutaj, czyli co, pod 140 powinien być skok. No, jak będzie na to 100, wygląda. Będzie 135, to będzie nieźle. To ja stawiam, że na mamucie, w planicy, może ktoś skoczy 150. No i było blisko tych było 150 blisko, metrów. Dobrze. I na którym oni tam są w miejscu? No, wyprzedzają tutaj Holandię i Kazachstan. Ale z Polakami. Ale mają jeden skok więcej. Juri Baranow. Kazachowie bez wyrazu totalnie. Zobaczymy jak skoczy tutaj Ostapczuk. Ale wcześniej się odbił z progu Baranow. No i to może być dobry skok. Około 160. 165. O, a on tu mógł jeszcze dalej skoczyć moim zdaniem. Jakieś tam miał problemy w locie. Baranow, czwarte miejsce, no więc Kazachowie w tym skoku troszeczkę się odbili. Ja nie wiem, czy to nie był skok dłuższy od jakiegoś, od wszystkich Polaków nawet. Tak, był. No jeżeli Baranow skacze dalej... Sławek Krasoskowski i Wojtek Becker, no to... Tragedia, jest Mikołaj Jarosław. Źle. Ale też nie spodziewam się, szczerze powiedziawszy, chociaż wierzę oczywiście. Great C! Dwunaste miejsce Holendrów po tych dwóch grupach. No i teraz może być dobry skok Holendra. No, 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 proszę bardzo. Mnie ciekawi jak... 163,5. 17-16,5. Mnie ciekawi jak skoczy Reitziger Wini, bo jak wiesz, on jest lotnikiem. On skakać na mutach potrafi. No, ale formy tam w tym sezonie ewidentnie nie ma. No to gdzie do niego dać tutaj przyjemność na mucie? No gdzie on ma się... No, jak się nie ma formy, to się nie ma też przyjemności ze skakania takich. A może on będzie tam. No, zobaczymy. Zobacz, ładny widok. No chyba jeszcze ta pogoda była lepsza. No właśnie. Tak Dennis Elbil. No, ważny skok dla Turku. Jak ja bym chciał, żeby tak Dennis Elbil był dobrym lotnikiem i skoczył daleko. Ale obawiam się, że może nie być. Jest tak Dennis Elbil ruszył, no! 162-3 metry, tak, tak. Żeby poleciał. Chciałbym, żeby tyle skoczył. To by było coś. To by było chyba ósemka już dla Turków. No i będzie jest chyba tyle! Jest dobry skok! 165! Oj. Więc ci Turcy tam jednak jest potencjał u nich, jednak wiedzą jak skakać. No żeby tylko Mustafa Ostacjonar wytrzymał. 11 i 10 to są cyfry przy tych miejscach w poprzednich konkursach drużynowych. No teraz myślę, że będzie lepiej, ale czy to będzie cyfra nie na czerwono? Szwajcaria 10-9. No myślę, że 8 to nie będzie, ale w przypadku Turków ta ósemka może się pojawić. Może. Stylowo to Elbil się nie popisał. Ale dostał niezłe noty po 18-18,5 się troszeczkę z sympatii musieli dostać. Turcy 433,1. Żeby ten Fajkiuk skoczył 20 metrów dalej. No to już pewniak. Pewniak w drugiej serii. Frigor i Fico. No proszę bardzo. I Fico teraz może Szwajcarom troszeczkę metrów nadrobić. Myślę, że może wyprzedzić Turków teraz po tym skoku. A potem jeszcze Svenži i Papa. No zobaczymy, ile skoczy Frigori Fico. O, ależ spóźnił skok. Fatalnie spóźnił. No i teraz musi ciągnąć. Musi to ciągnąć. Też niziutko leci Frigori Fico. No i będą na prowadzeniu. Są. Ale powiem ci szczerze, zawalił trochę sprawę Frigori Fico. Co on tam na tym progu wyprawiał? Oczywiście skoczył najlepiej ze wszystkich Szwajcarów. Ojeju, jak spóźnił. On przejechał ten próg. No szacunek, że on tyle z tego wyciągnął. To znaczy, że jest dobrym zawodnikiem. Ciągnął co mógł. Lądowanie takie. Rozjechane to na pewno, na takie 18,5. Czech nawet 19, no to. To znaczy, że na bogato. Na bogato, tak. Szwajcaria, Turcja, no i będzie pojedynek Svenži Papa, Mustafa Ostacjonar. Ciekawy pojedynek. Jafete Elbiore. 164, tutaj może jakiś z tych krajów kosmicznych wejść do tej drugiej serii, czy powiem szczerze. Będę się czytać w sumie chyba Bierę. Bierę. No, wysoko, wysoko, bardzo wysoko. I kolejny może być dobry skok Francuza. No, no ale teraz. Jednak 157. No, nie jest to tragiczny skok Jafete Elbiore. Te same noty, które dostał Frigori Fico. 18,5, Austriak zaszalał. Austriak zaszalał. Wiedział, że ta nota się nie będzie liczyć, nie dam tak wysoką. No i cóż, ale będzie świetna walka, patrz, Helveru, Ostacjonar, Svenži Papa.
Helberów wydaje się najmocniejszy, ma tutaj troszeczkę straty, więc będzie naprawdę ciekawa walka i te kraje powinny walczyć o miejsce w ósemce. No, na kogo byś postawił? Albo nie, poczekajmy, jak skoczy pozostanie. Muche Harata. Japończycy też muszą jeszcze poza walczyć. Poza ósemką, jak na razie, po dwóch grupach. No ale ta pozostała dwójka wygląda najsilniej, chociaż poczekajmy, Muche Harata. Najsilniej, ale bez formy. No, nie jest to no i to jest drugie, trzecie miejsce. Trzecie. 173, parę metrów odrobił do Turków, ale stracił do Szwajcarów. Stracił do Szwajcarów. 1,1 przewagi nad Francją. Ale to jest chyba wszystko walka o ósme miejsce. Czy Polacy mogą tutaj dołączyć? No, no. Musiałby skoczyć naprawdę Mikołaj daleko. 80 metrów. Po, musi być. Musi być. Jens Kastner. No to ważny skok dla Niemców. Niemcy szóste miejsce. Dobre miejsce. Jens Kastner, twórca Intra Mediamondu. Spóźnił, ależ spóźnił ten skok. No i musi walczyć jak Frigorifico. No, ale tyle nie wyciągnął. O, Jens Kastner. 456,5. Ale zobacz, tu się robią takie grupy, totalnie duże, dziwne grupy. Po 18,5, 19. 459,4 jest znaczna przewaga nad Szwajcarią, Turcją, Japonią, Francją. Co nie znaczy jednak, że to nie będzie zniwelowane. Chociaż Szwed. Ale Kastel zawalił sprawę fatalnie. Fatalnie. Mikołaj Jarosław. No to będzie ciekawy skok. No Janusz to musi tutaj skoczyć ponad 200 metrów, chociaż no. Jest w dobrej formie Janusz, ale nie wiem, czy w tych warunkach da się tutaj tyle skoczyć. No dokładnie, Janusz ma jedno zwycięstwo na Amucie w Oberstdorfie, no ale to był konkurs jednoseryjny, więc to przypadki mogą być różne. No i zobaczymy, co nam pokaże Mikołaj. Jest! Ojej! No jak myślisz, co może skoczyć? A tutaj pokazuje, żeby objąć wprowadzenie 203 metry. Może być trochę ciężko, ale jakby tyle poleciał, no to jest po prostu mistrzem. A mistrzem nie jest. No ale liczę na te 180 metrów. No dobrze, chyba było. Mikołaj, 180,5, tak. Dobry skok! No i jesteśmy w tej grupce. Oj, zmieściliśmy się, ależ tam jest ciasno, no ale my mamy teraz Janusza. Ja sobie, tak, to myślę, że tu powinien być jednak ten awans. No, Wojtek mocno się starał, żebyśmy do drugiej serii nie weszli, ale Mikołaj naprawdę spisał się pozytywnie. Rzutem na taśmę takim o. Chyba wejdziemy do tej drugiej serii. Poczekaj. Nie no, już myślę, że Janusz sobie poradzi. Ale pamiętasz, w tamtym roku Janusz w drugim konkursie w pierwszej serii prowadzi, a potem 160 no, spadek na 16. Niech ten jeden skok będzie dobry i niech on będzie w pierwszej serii. Obyśmy byli Janusz w drugiej. Nie psuje mocno skoków. No, stylowo Mikołaj rewelacyjnie na pewno nie było. Jakie dostał noty? 18 w sposób. Nie najgorsze. Polak dał najwyższą, co nie jest dziwne. I popatrzmy. Pohoho! Ex aequo z Turcją! No, jest ciekawie, jest bardzo ciekawie w tej grupie. Mikołaj spisał się naprawdę dobrze, to jest siódmy wynik w tym momencie. A kto ma najlepszy wynik? Fenix Starocen ma najlepszy wynik, drugi jest Jaka Ronder, a trzeci Adolf Stalinsberg. Teraz Jan Hartmann, Słoweńcy. No, 117 metrów. Drugie miejsce Słoweńców na półmetku pierwszej serii. Jan Hartmann, on był głównym rywalem Jaki Debilaka. Dobrze. Dobrze, Hartmann. To może być kolejny skok ponad punkt K. Będzie. No w granicy, tak. 183,5. Ale no widać, że ci Słoweńcy mają te loty we krwi. To jest chyba, znaczy najsłabszy według statystyk był planiczny, ale planiczny. Na mamutach to chyba Hartmann. Nie, Hartmann dobrze pamiętasz skakał podczas tego. No to sobie teraz nie poradził. To tak średnio. Szóste, drugie, siódme miejsce. Najlepszy ronder. Teraz będzie Rudolf Becker, czyli no chyba najsłabszy w kadrze austriackiej. Austria przecież prowadzi, no więc zobaczymy. 182 metry. Myślę, że to może skoczyć. Może skoczyć i będą dalej prowadzić Austriacy, chociaż spóźnił. Tak samo jak Kastel i Rifico. Ale zawalił sprawę. 159,5. To samo co Jens Kastel. To samo co Jens Kastner, ależ zawód, wielki zawód teraz u Austriaków. No nawet tam jakiś z kibiców tak krzyknął, oj. No i zobaczmy raz. Ależ fatalny skok Beckera, znaczy nawiązał do swojego
Tak, do swojego kolegi. Imiennika, nie. Nazwiskowicza? Nazwiskowicza. O, nazwiskowicza. O, coś gdzieś tam nie. No więc cóż, proszę państwa. Słowenia przed Austrią i to wyraźnie. Oj, oj, oj. No oczywiście, to jest mamut. To można odrobić. To jest 26 punktów. Zobaczymy. Jansen Butansu teraz. Czy Jansen też poprawił u siebie, bo on, pamiętamy, jak skakał, to zawsze leciał strasznie nisko, ale potrafił wyciągnąć dużo. Teraz może przegonić Austriaków. Oj, dynamicznie na progu, no i zobaczymy. Zobacz, mówiłem ci, jak zawsze niziutko. No ale coś tam wyciągnął. 185 równo. Równiutko, równiutko. Nie jest lotnikiem Butansu, chociaż tutaj, jak mówiłem, trzecie miejsce zajął. 502,9 Jansen, to jest jego nota. Po 19 noty. 502,9. Słoweńcy wyraźnie prowadzą, ale powiem ci szczerze, że Finowie jakby się wspięli, to w drugiej serii jeszcze mogą jak najbardziej powalczyć. A jeszcze jest Antalainen. Ale i Debilak to też jest lotnik. No tak. Właśnie, Debilak. Debilak jeszcze. Właśnie. A teraz tak ta moja zmora do wymówienia. Karneral. Oj, takie twarde nazwisko można sobie połamać. No nie wiem, Achne Karneral. I zobaczymy. Karneral. Och, też spóźnił ten skok, ale to nie było tak jak u Castella. Ale Beckera, nie ma odległości. Ale skok krótki. 169,5, no proszę bardzo, 481,3. Ciekawie, ciekawie się robi. No. Się ciągnie jak guma ten konkurs. 50 minut. Gregor Clemensen. No i proszę państwa, teraz ważny skok dla Duńczyków. Bardzo ważny skok dla Duńczyków, bo wiemy, że Clemensen nie jest ewidentnie najsłabszy z tej czwórki. No ale może być dobrze. Skoczy 180 metrów, będzie Dania się liczyła dalej. No i ile? 178,5. No, drugie. 524,9. A więc proszę państwa, pomimo tego, że tutaj Jan Hartmann tylko 183,5, ale to i tak był drugi w tej całej serii, najlepszy okazał się Butansu. Ta grupa była zdecydowanie najsłabsza. Polska egzekwo na 8 miejscu z Turcją. No więc jest szansa, ale Japonia blisko, Francja blisko. No ale myślę, że Janusz Wietrzybalkon jednak no, z tych swoich rywali będzie najmocniejszy. I tutaj walka między Turcją, Szwajcarią, Japonią i Francją te pozostałe miejsce. No ale to będzie ciekawa sprawa. Ale stawiam chyba jednak na Japonię. Zobaczymy. I rozpoczynają Jamajczycy. Senior. Ten najbardziej doświadczony, jest najbardziej oskakany zawodnik, no i tutaj mówiliśmy 135. Tak jest. No, może będzie. Oj, oj, oj. Może będzie. To dobry skok! Ładny skok seniora! 135! Pięknie, idealnie. No ale naprawdę, może tego seniora jakby tam wepchać do tej stawki media mondu indywidualnego, może nie byłby ostatni wcale. Myślę, że by walczył tutaj z Łazyjczykiem. Może by tam czasami z Bolkiem Lisem, chociaż ma Lisowski, nie wiem, troszeczkę wyższy poziom. Kiedy Duńczycy wygrać drużynówkę, a tu będzie starcie Debilak kontra Matt. No i mogą wygrać. Senior, no. Styl seniora pozostawia jeszcze wiele do życzenia, ale odległość. No dalej niż Wojtek Becker. No. Czekaj. 2 metry dalej skoczył Wojtek. A nie, 2 metry dalej. 114,9, a nota tego 112,9, czyli 2,9 okazał się lepszy, czyli Wojtek Becker jest blisko poziomu Kazachów. Jamajczyków. Ostapczuk! No i tutaj możemy się spodziewać jakiegoś przyzwoitego skoku. Ostapczuk, ależ świetnie się odbył, wysoko leci Ostapczuk. Dobry, ojojojojo! Ach! Ależ tam zafalowało nartami, zafalowało tym Kazachem. Tam dostał jakiś podwóch chyba, no bo widziałeś jak mu postawiło te narty nagle i mu skróciło bardzo skok, bo to myślę mogło być w okolicach nawet punktu konstrukcyjnego. Tak, świetnie, wyszedł z progu. Bardzo ładnie to wygląda. No i zobaczymy zaraz, jak mu podbiło te narty, potem one zaczęły falować mocno, no i musiał już skracać skok, musiał zacząć lądować, bo to mogło się źle skończyć. Zobaczymy, tutaj nisko prowadzi ten lot, no i teraz moment zobaczmy i zafalowały narty. Ale on przecież telemarkiem lądował, nie przestraszył się.
Ale naprawdę, bardzo solidnie to wyglądało. Ma 19 punktów. No ty dosyć specyficzną, muszę powiedzieć, dostał. No, dzisiaj Czesi są rozrzutni. Rozrzutni, tak. Kazachstan na miejscu 5, no i myślę, że na tym miejscu nie pozostanie. Holandia, Bondewin, Rajcigervini. No ciekawi mnie, co on, czy wreszcie skoczy jakoś przyzwoicie. Rajcigervini, zobaczmy. No, Ostapczuk wyglądał lepiej na progu, lepiej. Ale Rajcigervini, no nie. Nie. Jednak nie. Jest bez formy, krócej od Ostapczuka. Ja myślę, że można by sobie odpuścić parę konkursów Rajcigervini na Mistrzostwa Świata, tę formę poćwiczyć, bo naprawdę zawodnik z takim potencjałem, a skacze bardzo słabo, powiem ci szczerze. 20 miejsce, no najlepszy z Holendów, ale to nie tego. No i Turcja! Mustafa Ostasione! Bardzo ważne skoki teraz. No zobaczymy. Chciałbym, żeby to Turcy weszli, powiem ci szczerze. Hol, świetnie z progu. No i będzie dobrze. To może być najdalej z Turków, nie? No nie. 155, czyli raczej Turków żegnamy. Turków żegnamy. A szkoda, bo on ładnie wyszedł z progu, ale nie potrafił tego, co miał dobre na początku. Świetne warunki, zobaczmy. 2 metry mu wiało pod narty. Ładnie, wysoko wyszedł. Wszystko miał w tym skoku i zawalił. Oprócz umiejętności. I zawalił to. No wiesz, te dobre warunki też trzeba umieć wykorzystywać. Ostasjonar najwyraźniej nie umie. Co nas mocno dziwi, proszę Państwa. No niech te warunki się utrzymają, niech ktoś skoczy wreszcie te 200 metrów. No nie wiem, czy to będzie Svendrej Papa. 152,5. Czy będzie teraz wyprzedzona Turcja? Jeżeli będzie, to raczej już bez szans na awans. Jest Svendrej Papa. Spóźnił skok, ale to i tak chyba wygląda lepiej niż Turka. No nie! Ale nie, jest! Nie! Krócej, jest 145, krócej. Fatalny skok Svendrej Papa, który latem, przypomnijmy, skakał w barwach Szwajcarii. Drugie miejsce, fatalny skok. I to oznacza, proszę Państwa, że Turcy wyprzedzają Szwajcarów. No i dosyć wyraźnie, zobacz, 145,5, 155, słabiutko Svendrej Papa. No i Francja, Jérôme Helverou. Jeżeli wyprzedzą Turków, to Turcy już tutaj szans praktycznie mieć nie będą. 158, no jest w stanie. Tak, tak. Powinien tyle skoczyć. Tak, bez wyporny Helverou. Wysoko leci Francuz, może być świetnie, może być daleko, nie. No nie, myślałem, że skoczy dalej. 176,5, no ale i tak wysok. Wyraźnie wygrał z Turkiem, no i Francja. Ależ jak on wysoko wyszedł w górę. Francja chyba w drugiej serii, chociaż jeszcze poczekaj. Japonia. Polska, no tak, nie ma co tutaj dzielić skórę na niedźwiedziu, ależ wysoko, ja cię kręcę. O cholera. Ciekawe, jak to jest, mówił Kusia, że sprawę przyniesie. Co takiego on może przynieść do Grego? Coś tutaj mam. Andrew wstawił. Potem zajrzymy. Jest, proszę Państwa, 5, 9, 4 i 3 to nota Francji, wyraźnie przed Turcją. Kobe. No to będzie ważny skok. Nie jest Kobe lotnikiem. 177, no to już jest taka poważna odległość. No i wyzwanie. W tym konkursie. I Kobe. I czy będzie daleko? Chyba nie starczy. Coś czuję, że zabraknie. No na styku! Na granicy. Jednak 195,596,7, ależ... Notami wygrał. 3 razy 19,5. Ależ szkoda tych Francuzów, powiem ci szczerze. No szkoda, żeby może oni sobie też skoczyli. Jednak Japończycy rzutem na taśmę. No, Damian Berger tu zawalił Francuzom chyba tą drugą serię. Jafetel Biore skoczył jak na siebie całkiem dobrze. Teraz będzie skakał Georg Szpek. No myślisz, czy nie odbierajmy awansu Francuzom, bo jeszcze Polacy ich wcale nie wyprzedzili. Szpet teraz. Są cały czas dobre warunki. Pamiętasz, jak sobie Szpet radził na amutach w FISie? No, dobrze sobie radził. Mistrzostwo Świata w lotach w Planicy w 2004 roku. 225 metrów skoczył. O Jezu! W podobnych warunkach.
do tych Karachowie. Ależ tam było gorąco. Ależ tam było gorąco, na dwie nogi wylądował Szwed. Jednak ten wiatr, zobacz, był mocny. Dostał 2 metry pod narty, no tutaj jednak trochę spadło. Zaraz zobaczymy, co tam się stało Szwedowi. Śnieg, te warunki nie są najkorzystniejsze. O, tu było, było! Ajajajajaj, wyrapował się tutaj doświadczeniem. To później nie było żadnych upatrzeń, a tak jak to powiedziałem, to były 2 początki. Przecież tego nie będę mówił już, proszę Państwa, tym bardziej, że za chwilę Janusz wietrzy balkon. 17, 17, 17, 621 i 4, więc Japonia jeszcze w drugiej serii może z Niemcami powalczyć, ale teraz o awans będą walczyć Polacy! No i może nawet wyprzedzą tych Niemców, jakby Janusz teraz skoczył. Trzeba daleko, trzeba naprawdę daleko teraz skoczyć. Janusz, 197, no, stać Polaka na to, panie Januszu. No tutaj się zaczęła historia pana, taka tutaj przed kamerami telewizyjnymi i niech tutaj zatoczy szczęśliwe koło, Janusz wietrzy balkon! Dynamicznie, dynamicznie, świetnie na progu Janusz. Ładnie wysoko leci Polak. To... krótko, to będzie za krótko czy wystarczy? Drugie miejsce, ale dobry skok, Janusz. 194 metry, 619,4. Jednak te noty, przepraszam, te warunki średnio pozwalają na skakanie bardzo daleko. Ale to wystarczyło na to, że niska belka startowa, jak na Harachów. Dokładnie tak. Właśnie temu, że ten wiatr jest taki mocny pod narty. No bo jak przypoczy tę wysoką belkę, śnieg i mocny wiatr, to tutaj mogłoby się dziać różne rzeczy. A Janusz wytrzymarką oddał poprawny skok. A też miał, chociaż miał problemów trochę tutaj, no ale wylądował dobrze. Dobrze wylądował, tylko no, na to się nie przełożyło znowu. Ale takie bardzo rozbieżne. Rozbieżne, pole do 19, Norweg 19. 18 po Włocha. Polacy jednak są, no, za Niemcami tylko metr, nie, nawet mniej. Metr i pół mniej więcej. Trochę, no. Proszę Państwa, teraz będzie się prezentował Jaka Debila. No i Słoweńcy liderzy po 3 grupach. I kto wie, czy tak nie pozostanie, bo Debilak to jednak jest klasa, jeżeli chodzi o mamuty. Spóźnił mocno ten skok, no ale musi teraz ciągnąć, musi walczyć Debilak. Walczy, świetnie walczy, ależ wyciągnął, no, wyciągnął ten skok. Wyciągnął, świetnie, 189, ależ spóźnił. Ależ fantastycznie leciał. Fantastycznie, gdyby on tego nie spóźnił. Zobacz, co on tutaj nawyprawiał. No z tego wyciągnąć 189 metrów, to jest, powiem ci, już klasa. No fantastycznie leciał Debilak. To się prawie nie odbił. Technicznie idealnie ułożone, wszystko idealnie w powietrzu. Spokojnie, ciągnął ten skok. No i Iroka trochę na koniec. No tutaj może jak ten Irok może tak metr, tak może daje czasem na notach, to czasami się odbija. Ale Irok się dobrze kojarzy, sędzio. No i zobacz, jaka przewaga nad Niemcami. Och, proszę Państwa, prawie 100 punktów. To jest masakra. Filipe Vogt teraz, rekordzista obiektu. No chyba w tych warunkach może rekord nie padnie. 212 metrów potrzebują Austriacy, żeby objąć prowadzenie. Myślę, że tyle nie jest w stanie skoczyć Vogt. Będzie dobrze, będzie dobry skok, ale to nie będzie skok na prowadzenie, no. Ale dobrze skoczył Vogt. 194,5. Lubi ten obiekt. I wysokie noty. 704,1, 19,5, 19,5 i 19. To jest strata, no już tutaj do Słoweńców nie taka duża, 16,5 punktów, to można odrobić. Słowenia... Tylko, że mają Urdolfa Beckera. No właśnie. No właśnie, on zawala sprawę. No ale może w drugiej serii się zepnie. Teraz Rikku pika Antalainen. No jeżeli chcemy 200 metrów, to po kim się spodziewać tego, jak nie po nim? Taka chyba nasza ostatnia szansa na te 200 metrów. Myślę, że tak. Jeszcze ten John Matt, ale chyba John Matt raczej nie. Antalainen troszeczkę jakby za wcześnie, ale i tak świetnie to wygląda. Płasko leci Antalainen, no ale nie. Ale nie jest aż tak daleko. 194, czyli to jest kolejny dobry skok. Antalainen potwierdza, że lotnikiem jest bardzo dobrym. Noty dostał dobre po 19, ale tej agresji zabrakło. No i te warunki też jednak swoje tutaj robią. Finowie, trzecie miejsce zajmuje Antalainen w tym momencie, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników. I Finowie tutaj już są coraz bliżej, no 30 punktów można powiedzieć, wracał do Słoweńców, czyli spora. Teraz Anders Hurtado Beiswa. No jeszcze po nim możemy się 200 metrów spodziewać.
On ostatnio 3 konkursy, 3 razy na podium. Dobrze z progu. No i zobaczymy, ile teraz w powietrze wyciągnie, to będzie najważniejsze. Te czucie powietrza! Ale nie jest tak daleko. No i ile? 189, tyle co jaka debilak. 663,1 uciekają rywale Norwegom. 663,1 dużo tracą. Zobacz, czyli takie dziury porobiły. Słoweńcy 60 punktów na drugie. Zobacz, oni w ogóle, Słoweńcy z taką przewagą, czy oni nie wyprzedzą w ogólnej klasyfikacji Norwegów. 60 punktów. Słoweńcy mają 250, Norwegowie, no to się będzie niwelować, na styku będzie. Straty 70 i 40. No, to czy tutaj to będzie, a potem jeszcze na końcu jest planica. Val d'Ifeme konkurs, a tutaj dzisiaj może się mocno tutaj pomieszać się wszystko. Oj, tak. No a teraz Jomat! Lider Pucharu Mediamondu, lider drużyny duńskiej, zakończy pierwszą serię. Co pokaże Matt. Świetnie, z progu się odbił, ależ dynamicznie, fantastycznie leci Matt. No i chyba może będzie te 200 metrów. No nie, upadek! Jezu! Ależ zakończył Joe Matt. 193. No proszę bardzo. Chyba by było prowadzenie Duńczyków. Nie, 203 musieli stąd. Aha. Egon Matt aż się złapał za głowę. Coś nie tego trudnego. Ależ szkoda, no szkoda. Będzie ciekawie. Będzie ciekawie w drugiej serii. Będzie druga seria naprawdę niezwykle interesująca. Zobaczmy, Joma, co tam się stało. No chyba po prostu za późno podszedł do lądowania. No i zdecydowanie. Jakby zapomniał, że trzeba lądować. Ambicja. Joma to zrobiła swoje. No ale podniósł się. Nie był taki groźny upadek oczywiście. 683,5, czyli duża strata, ale... Ja bym Duńczyków jeszcze nie skreślał. Ja bym się ich nie skreślał, tym bardziej, że Irok skoczył słabiej, na pewno drugi skoczy lepiej. Tarotsen najlepszy, no proszę. 199 metrów. No proszę bardzo. A więc Słoweńcy 726, Austriacy 704,1, Finlandia 697, to pierwsza trójka, potem Dania 683,5, Norwegia 663,1. Powiem tak, na pierwsze pięć... No, ale zobaczmy jest... tam dół tabeli, Niemcy, to jest najważniejsze. 621,4. Polska, siódme, 619,4, czyli Polska znów się nakręci koszu z tego miejsca. I Japonia, jednak Japonia. 596,7, no szkoda. Ale Francji. Niewiele zabrakło Francuzom. No. Zabrakło, no ilu zabrakło? 2 metrów. No, czyli ten Damian Berge 150 metrów skoczył przynajmniej. Dokładnie 2 metrów im zabrakło. Wielka szkoda, proszę państwa. No cóż, Turcja też nie było tak daleko, chociaż... Kto im zawalił? Faik Yüksel. Każdy miał takiego swojego bekera. My też mieliśmy niestety. No cóż, proszę państwa. Na dole żadnych niespodzianek. Pierwsza seria za nami. Przyjemnie nam minęła ta pierwsza seria. Drugą rozpoczynamy o godzinie 13.10. O godzinie 13.10 serdecznie zapraszamy. Stream oczywiście nie będzie wyłączany. Słyszymy się 13.10. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.